Następnie pojechałem do portu, gdzie znaleziono Northberga leżącego twarzą w wodzie. Gdy brakuje poszlak, od czegoś trzeba zacząć. W tym przypadku zacząłem od portu. Proszę się rozejść. Nie ma się na co gapić. Proszę stąd odejść. Gdzie znaleźli Northberga? Tam. Pewno aż przebierasz nogami, żeby obejrzeć to miejsce. Nie, już byłem w toalecie. Bez sensu. Taki dobry policjant z przyszłością i nagle coś takiego. Znalazł go nocny stróż. Rozejrzyjmy się. Pójdę do kapitanatu portu. A ja powęszę tutaj. Porucznik Trebin, Wydział Specjalny. Pamiętam pana. Czego pan chce? Odpowiedzi na kilka pytań. Widziałeś tę twarz? No, nie wiem. Mam krótką pamięć. Może to ją odświeży. Coś sobie przypominam. A teraz? Pamiętam, widziałem go tu, bo co? Tego nie mogę powiedzieć. Może to coś zmieni. Naprawdę nie powinienem. Wciąż pan tak myśli? Nazywa się Northberg, jest Glino. Jaki tam Glino opylał heroinę? To trefny gość. Zaraz cię przymknę w szarzu jeden. No dobra, pracował u Ludwiga. Chciał opchnąć towar jednemu z moich chłopców. I co teraz, Glino? Niby czemu mam ci mówić? Może to coś zmieni? Nadal nie uważam. Pożycz pan dwie dychy. A teraz? Wybiorę się do biura Ludwiga i sprawdzę, czy nie kłamiesz.